Siemaneczko, z tej strony Piotrek Ziomek, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2015 na typowej polskiej wsi V3 wraz już z Marcinem. Siemaneczko. I dzisiaj zajmujemy się żniwami. Przyszło lato, wakacje, więc trzeba lecieć w pola ze żniwami. On się tutaj chyba poblokował, nie, już jest na swojej farmie. Więc mój dominator, mominator, no po prostu cudowny dominator. Ja się będę jechał tutaj pszeniczkę. Let's go. Dobrze, że dzisiaj nie używam 60, bo bym musiał znowu wyjść z gry. Ustawienia przestawić. A. Dobra, lecimy. To jest lat. No Maciej się cieszy, ma nowego laptopa, czyli odmrożonego i od razu mu wszystko lepiej działa. Jest taki opak zadowolony, jakby dostał, nie wiadomo co, jakby wygrał w lotka. No jakby nie było 2 tygodnie laptopa, nie widziałem. Współczuję. Co tam więcej się u ciebie zmieniło? Staro widzę. Jako odcinek będzie dzisiaj chyba u mnie. No, tak, macie mój kanał. Nie widzieliście, to wbijajcie. Ja ci już mi ta zarosła. Nie, dobra, nie, już myślałem. Widzicie, FPS-u nawet ma więcej. Cudo. Okej, wsiadamy do dominatora tego super kombajnu. Perfekcyjny kombajn. A zaproszę Marcina później do środka, jeśli będzie chciał. Ja no się. On co się będziesz kościół, bo tak powiem. Nie, ja rzepaka. No to ja się jadę na pszenicę. Pirki można zarobić kiedy? No to pyrki dopiero po chłopie po żniwach, to jest w wrześniu pyry dopiero chłopaku. Nie wykręcę dominatorkiem. Dobra, lecimy. A ja już koszę. O. A No do. gdzie ty tam lecisz? Ja Na lecę Szczecin? tutaj, no na Szczecin lecimy, proszę państwa. O, ja mam 2 pola koło siebie. Rzepaku, to może obydwa jest kosze. Ale ty, mam ustawione na maksa przy tym bizonie, a on jedzie tylko 5 na godzinę. No, życie, życie, proszę pana. No jest nowego. Kurde, no ej, no całe panie. Dodajemy gazu. O, poszedł. Pięknie kosimy pszeniczkę, perfekcyjnie. Co tam więcej u ciebie się zmieniło przez ten, no, prawie 2 tygodnie? Bo... Nic, ferie jest. O, ferie, no tak. Już połowa zleciała. No, poważnie zleciał, to jest dzisiaj piątek. Nagrywamy piątek wieczór. Ty, pryskane to było? Nie pryskałem. Widać. Przed zimą tylko pryskałem, żeby ten Ekologiczny. ekologiczne zboże w tym roku. Co wy chcecie, pani? No, jeszcze jedne będą żniwa na pewno. Zrobimy jeszcze sobie na pewno jedna żniwka gdzieś, na obaj już na większym polu owsa. A resztę? Reszta to się poskosi, wiesz, to już teraz kosił praktycznie. Ty dawaj żniwa, aż wszystko skosimy. No to Chodź. chodź, to było nudzące, tylko żniwa oglądać. No dajcie życie. Ja tam kosić lubię. A co Narzekam. ty kosisz, rzepak? Nie, pszenicę jadę. Pierwszy się pszenica jedzie przecież. Później jedzie się Ja owies. tam, z tego to wie, co wiem, to na tym rzepak. A było rzepak. Zależy jaka odmiana, bo są wcześniejsze i późniejsze odmiany rzepaku. Więc zależy. Powiem, że jabłka nie idą. Nie idą jabłka. Nie jest za darmo, jabłka rozdają. No właśnie, ich dlatego nie idą. Po co ktoś miał przyjść kupić, a ten odwyszanie z jabłka. O, bo ja dostałem 6 skrzynek kiedyś.
To jest masakra. Nie idą to... Osłabiasz mnie. To... Nie, powiem ci tak. Dla ludzi, którzy ja pracę darem dostają, to jest wielki plus, a dla tych, co sadzą to jakby dla siebie, to jest wielki minus. Nie, ale ja ci powiem, że... bo to... To są z banków żywności, nie? No to one tam dostają kasę, jak stawiają mi to... To są takie jabłka, takie, co my na przemysł polamy. One za to biorą grubą kasę i tak. Ale wszystkiego nie wsadzisz na mnie. Tam każdy ma przydzielone ile tam. No tak. Od hektara ileś tam chyba nie jest. Chyba tak. Więc... Do Rosji nie poszło. Zresztą... Ruscy nie chcieli jabłek, no to cóż poradzisz. Ja otworzyły już granicę, bo coś tam mówiło. No, coś tam słyszałem, że tak, ale czy to prawda, to nie wiem. Ruski nie mogą się na Europę dostać. Niestety, sobie sami nawarzyli piwa. Aby też ta kierownica była tak bardziej realna, w sensie, że... inaczej zrobiona, ale i tak mi się podoba. Ten kombajn na miniaturkę pójdzie. Nie ma kija. Jak tam ci idzie, bo już prawie te pole będę kończył pierwsze. No ja tak w połowie. I mam dopiero pół zbiornika. To ja mam 35% z tego pola. A jak tam stoi chociaż ten? Pszenica. Ja mam więcej pól chyba, nie? No w sensie ty masz więcej tego. No masz więcej. No, pól masz więcej to... na pewno, no na pewno tak. No to może zrobimy tak, że ten wodzik i zraźnik, potem zrobisz sianokosy. Sianokosy już były. Sianokosy już były. A no to nie było to. A, bo mnie nie było. No, że nagrywałem bez siebie. Bo nie mogłem wytrzymać z farminga. Tylko jeden odcinek, więc nie. A dobrze mówił, że... Dobrze powiedział, że dwa odcinki już można zrobić. I później się zrobisz pracowanie i tak dalej. Dobrze mówi. Ty, pan mniejszy, bo ty masz. Może ja się za burusiało wyjdzie. Ja tu mam jakieś pole z pszenicą. A tam ja mam. A dwa mam. Mi się właśnie właśnie teraz pszenica skończyła. Czekaj, jeszcze zobaczę. Natomiast FPS-y. Zaraz FPS-y ładnie chodzą. Przed tym to obie spadki nawet do 15. Nie wiem czym to było spowodowane, ale okej. Okay. Czekaj, bo już mi właśnie pszenica skończyła, panie. A nie. Mam jeszcze jedną pszenicę. Bo to no tam, to tam. A to jest to duże? To twoje, nie, to jest tutaj. To jest ostatnie, jest moje, tak? No, z pszenicą, tak. No. No, lecimy. Przez wieś. Może tak, co fajna miniatureczka by było. O tak. Opuść, o hedernie. Pierwsza miniaturka. Druga, okej, okay, dobra. Siadaj do środka, chcesz. Podwiozę cię. Nie, ja idę sobie zobaczyć. No, ładnie tutaj wygląda. W środku kamera. Chyba wsiadasz teraz do tej 60-tki. Co nie? Było słychać. Nie, spoko. Jeździ jak na lot. Kurde. Ale no, zapomniałem opryskać jeszcze po zimie. Ale widzicie, te opryski co robiłem przed zimą, no to pomogły, że zero trawy jest. My. Ty, wsiądź do tego ciągnika i tam pewnie jeszcze mnie spuść.
Już na następnym odcinku chyba będę miał nowy. Nie z tego, z tamtego. Z tego tylko. Nowe maszynki będą. Proszę. Jedzie? Jedzie dalej? Jedzie. O, to jest... Piękne żniwa, piękny kombajn, piękna mapa, piękne wszystko, klimaty i tak dalej. A wiesz, że ty chyba nawet masz na farmie sprzedaż słomy? Nie wiem, zobaczy się. Ten... Dokładnie wiem, czy tam się... mierzy jak po lodzie, jak po lodzie. To nie jest błąd żaden tego. To jest błąd w modyfikacji. Już wiem, dowiedziałem się o tym. Nie jest, że jakiś błąd na mapie, że to coś w tym stylu, tylko to jest błąd całkiem modyfikacji. I on tak jak po lodzie jeździ zapewne. Życie. Niestety. Ale to... Okej. Okay. Chwalę sobie lekko przeczniaka, żeby mu się lepiej jeździło. Pięknie. O kurczę. Dobra, dawaj. Ja tak, pierwszy sobie tydzień ferii całkiem odpuściłem z nagrywaniem, bo wcale nic nie nagrywałem, po prostu nic. Kanał leżał. Dopiero teraz odpocząłem sobie i teraz już możemy systematycznie dowalać te filmiki. Tyle tylko będziecie chcieli. Jeden dzień nie będę próbował robić. Wyjdę na tym filmie. Dodaj gazu, okej, dodałeś. Jakbyś miałeś pełny zbiornik, ale wtedy masz mniejszy nawet zbiornik niż ja, więc... No nie, ale ty... Kombajn nie mogę jechać. Jak nie możesz? Fajnie, fajnie. Może masz ręczny albo coś. A może go całkiem zgasiłeś, a gazu dałeś? Czasem też nie tak mam. Ty. Co? Właśnie jechać się nie mogę. Poczekaj. Tapnę się. Bo masz zgaszony, mistrzu. Serio? To no, dlaczego on chodzi? No bo... Tej, dałeś... Ty, u mnie nic nie stało. Chodzi jak chodzi. Nie, bo dodajesz gazu, rozumiesz? Dajesz gazu. A jak jemu dodasz gazu, to on nawet jak jest wyłączony, to on ci tak gazuje, a działa podobnie jak jakby był włączony, rozumiesz? Ej, ale ja im jechałem normalnie. A, to nie wiem co się stało, ale u mnie był po prostu włączony, musiałem go całkowicie od nowa włączyć. Więc nie wiem. A, jest, nie cały zbiornik. Tu mnie jest 60-70% teraz jeszcze, nie teraz. Więc urodzenie to nie jest, ale rzepak mam nadzieję, że będzie lepszy u mnie. A u ciebie będzie, powiedz... No raczej nie. Będzie spokojnie. No zapomnieliśmy opryskać po prostu po zimie i tyle. Zrobiliśmy się na kosy i pa. Ale ja najbardziej czekałem te żniwa, żeby te żniwa wreszcie się odbyły, bo jak widziałem ten kombajn, po prostu tak mi się on podoba, że nie wiem. Żeby wyszły jeszcze wersje poprawkowe i nawet jeszcze te mniejsze wersje, czyli 76, 48, coś w tym stylu. Ale ten i tak się mi podoba. Na Bolusiowo na pewno go weźmiemy, a to my na Bolusiowo damy nowy kombajn jakiś. Poszukamy. A na Bolusiowo to, na Bolusiowo to będziemy na jednym. Zależy czy to będzie duża gospodarka. Moim zdaniem lepiej byłoby chyba na jednej gospodarce pracować. No, to było tak. Bo tam jest 30 FPS. Tam są 3 gospa chyba, nie? No 3 gospa. Na jednej gospodarce będziemy pracować i na każdy odcinek będziemy jakąś widza zapraszać. Żeby jakiś widz się przydał, bo dużo osób pisze, żeby z nim nagrywać.
Jak mówię, no na typowej nie mamy jak, bo za mała mapa jest, ale na Borusiowo już będziecie mogli. Czyli piszecie na maila i gramy. Chyba nie działa wszystko. Znaczy koło mięśni pięknie. Ile mam procent? 9,92, więc ok, zaraz będę dużo wyciągał. Nawet już to zrobię. Idziemy po traktor. Gdzie ty jesteś? Ten traktor mi trochę laguje, jak nie jestem, a on lagi się swierz. Nie poradzisz, jak żyć, panie premierze. Tego musisz się pobrać, co ci wysłałem. Co mi tu wysłałeś, ej? No poważnie, wysłałem ci. Fajnie. Ja mam to też fajny, ale no po prostu nie mogę dzisiaj pobrać go. Ty nie masz takiego samego, jak masz teraz? Nie, większego. Tamten jest 914, teraz co nim jadę, a tamten co mam to jest 1224, jak się nie mylę. Ile jeszcze nagrywamy? Jak skończę pole. No, zaraz skończę to pole. Bo powinna być ta siczkarnia aktywna. Paski czekają, czy działają. Nie, paski są zakryte. Powinno mi to szybko wyrenderować. Nie co robić. Tylko ciekawe, ile później się będzie to przycało. A co, już masz gotowe tylko zrenderować, czy jak? No nie no, pół mam skończone. Nie, teraz jak masz wyczyszczony komputer, to szybciej pójdzie. No easy. No pole bardzo rodzaju to nie jest. Ten rok jakiś nie będzie zaskakująco dobry. No wiadomo, zawsze coś, zawsze lepsze, coś niż nic. Sucho było. No słyszę to by kompletnie. Przez chyba od, bo sianokosy były gdzieś chyba w kwietniu robiliśmy sianokosy. Jak był kwiecień, maj, czerwiec i teraz jest lipiec, już jest już koniec lipca. To spadło chyba 2 dni deszczu. A tak to tyle. Zaraz zimniak jeszcze gotuję, już nie będzie trzeba gotować, tylko wykopię się i będzie się jadł. Będę pieczony. Po typowej jakaś nowa mapa? Po typowej? No. Bolusiowo. A po bolusiowie? Ja już się zobaczył, chyba. A może jak Bolusiowo, to jeden odcinek z Bolusiowa, a drugi z czegoś innego. Też tak coś myślałem, ale... Z jakichś takich większych masz. No, ale... Też tak będę robił. Tak chyba też będę robił. Że 2 odcinki w tygodniu. Jeden będzie z polskiej, drugi z zagranicy. Może nawet... Nie, ja nie będę tego już mówił. Nie, nie było to mało. To nie wyjdzie, to i będzie wtedy miałczenie czego nie ma tego. Nie. Okej, okay, skończę te pole, będziemy kończyć jeszcze jeden przejazd. No.
Ładny, ładnie zostali wszystkie złamane. Jak ci się modpack podoba? Co? Co mówisz? Jak ci się modpack podoba? Modpack, nowy modpack. No, nawet. Sam składałem. Trzeba jeszcze ten. Więcej modów dodać. Szczerze nie było co tam nawet tak ładować dużo już. Bo tak, kombajny mieliśmy. Traktory jedynie zmieniłem. Opryskiwacz wtedy też zmieniłem. Sobie kombajn zmieniłem. I chyba tyle, więcej mi już chyba nic nie dodawałem. Bodajże. Więc... Ale fajnie sobie takie pokupki tylko, od czasu do czasu. Ale ładny ten widzę. Może jakąś jeszcze fajną motoreczkę złapiemy. Już może tak nie zrobiłem. Okej. Prawie kończymy. Zjadę jeszcze sobie spokojnie na farmę, wyładuję to ze silosów. Nie, tak jeszcze przyniosę, jest jeszcze tania, więc zostawimy sobie ją w silosach. Nareszcie mamy te silosy, Unia dała dotacje, więc mogliśmy sobie pozwolić. Marcin dalej jeździ, słuchajcie go. Piękny. Jeżdżę, bo to błoto, boję się wjechać. A błoto masz? Adam, jest błoto. Jeszcze jest na jednym błoto. Na dwóch, najmniej trzy pola są błota. Cztery są. Cztery? O kurczę. Nie, cztery, pięć. Albo sześć chyba z tym nowym. No. To tu dużo, dużo jest, ci powiem. To 36,8%, 1,5 tony, no prawie, no 1,5 tony za problem już. Dawaj. I teraz mi FPS-y nie spadają. Przecież na kasę swoim tak FPS-y spadają, że masakra, bo nie dało się ugrać. Teraz mam pytanie zasadnicze, gdzie się wysypuje? Już ci pokażę. Tam gdzie jest taki ten? Czekaj. Tutaj? Tutaj chyba. No chyba tutaj. Chyba. Czekaj, sobie włączę informacje, nie? Tak, bo coś tam no było. Bo wiecie, tutaj wysyp. Okej. Tutaj... No, tu, albo tutaj, no dobra, tutaj się chyba wysypuje. Drzwi otwórz, żebyś mógł. Z łaski, z fejdzie. Się długo otwierają. No tak, te długo. Tutaj chyba. Nie zobaczymy. A, tutaj. No tak, na pewno tutaj. Kończysz już tam swoją pracę, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze musimy sianko sobie zgrawać. Stało tak. Jak masz ochotę, to bierzej swoje i w jedną stronę pojedziesz i skończysz. Dobra. A tu masz rzepak jeszcze na tym błąskim polu. No, tak jest. Ale to... Rzepak tu już kiedy indziej, gdzie tylko pszenicę jechałem. Gdzie to masz? Tam. No tu po ciebie. Ten ryk silnika jest piękny. Teraz, zupełnie, teraz.
Ale wysoko podnosi kaderkę. No, wysoko jest, tak. To przy tym, że jest wysoko. A ładnie, ładnie jest ten pomysł. Podoba mi się. No co, skończyliśmy. Przyjechałem pomóc, od razu szybciej poszło. Jeden zamach i... Weź tam, jest taki omijak, ktoś był. Czekaj, czekaj, cofnę, bo mi się w głosie. Połak, z zawieszenia jak skaczę, też jest. Trzy procenty miałem z tego paska. Ile, ile? 3%, nie całego, no nie z całego może. No bo rzepak słabo chcę to już powiem. Suszę by, czego mu wymagałem. Czemu on tak powoli jedzie? Właśnie mój to tylko tak 5 ciągnie. Jak jest z strzałkami, to szybciej ci pojedzie. Albo jak włączy sobie ten pomad. Macie radę i tak samo ci. Dobra. Pięknie. Możesz mi traktorkiem zjechać, jak chcesz. Okej. To nie ma problemu. I to silosy, tak? Czy sprzedajesz? No, silos. A jak tam cena rzepak? A nie, rzepak teraz w górę poszedł, proszę pana. Poczekaj jeszcze. Na banki, da. I tam jeszcze masz procent? Nie wiem, bo wysiadłem. Zero. Nie. Dobra. Co ty gawarisz? Nie. Jak chcesz się wskazać, to wygrasz. Za 50 zł się w CES nauczysz. Ale co? No, w CES gra pełno rysków, bo tam polskiego się od razu nauczysz. No, ja mam rysków, ale wystarczy. Współczuję rysków. I co pisze? Fajnie jest ruski, to jest listy. Niemiecki też jest fajny, ale jak piszecie po prostu rzepak, tego tutaj nie przyjmujemy. Serio? No, dobra, no. Zresztą. Ale jak piszecie te ruskie litery? No, to jest łatwe. Czekaj, jak to ci wejdzie w głowę, to już... Lubię. Dobra, więc w tym odcinku byłoby na tyle. Dzisiaj zajęliśmy się żniwami, przyszło lato, wakacje. I to byłoby na tyle, więc jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo łapek. I wbijcie na kanał Marcina, który jest w opisie do filmu. I to byłoby na tyle, więc cześć i czołem. Trzymajcie się. Siemaneczko. Na razie.